Kurde, no to piękne jaja. Dzisiaj co w wiadomościach było, że jakiś polski czołg znaleźli, czy wyciągnęli z Afganistanu. No to nie polski, bo to jest ruski Renault. Ale ten sam typ. Kiedy... No ale coś pierdolisz o wiadomościach, tak wiesz? No ale no, wykorzystywany przez polskie wojsko, ale to nie jest egzemplarz, który był produkowany albo wykorzystywany, bo to produkcji jest radzieckiej. Oni no, mieli podobne, tak tylko miał wieżę troszkę, no konstrukcyjnie inaczej trochę wyglądało. Z francuskich części. No. Oj, chyba nie pogramy tu długo. Patrzymy. No bo już zdobywamy wszystko. A mamy kurczę dwóch graczy mniej niż oni. To uczciwie, jeżeli tu gramy. No. Oj, 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 ładny jakiś tam gościu. Ja was chyba przebijam. A nie trafiliście. No to Polako to jest... O! Kurwa, no rozumy! Co ty tu robisz? No wybaczę ci. Kurde, widziałeś, wyglądałeś jak włoski czołg z daleka. Ja myślę, że tego chce nie zabierze, nie go nie zabił. No, rozumiem. Dobrze, że nie powiedziałem, jak wyglądałem jak włoski makaron. To jest wojna, zdarza się. To może trochę odpuścić. Ja jestem w stanie to znieść, wiesz, w związku, że to nie ja zginąłem. Ja jestem w stanie to przeżyć. Jesteś tolerancyjny w stosunku do siebie, tak? Jestem w stanie to przeżyć. Ktoś jest ciekaw, to mogę wysłać już ten... Jest już gameplay. O! Była taka kapitalna gra, która wtedy jeszcze po prostu nie... Też symulator kosmiczny. Jak ona się nazywała? W to akurat grałem, ale nie wszyscy... U wszystkich chodziła na komputerach. Tylko jak to też taka bardzo epicka gra. A właśnie, a w razie czego... Jak? Free Space? Tak. No to też jest Robertsa. A, widzisz. To będzie czego po... papieros. Wow. O! Cieło. Szoku! Przestań palić. Cicho. Nie cicho, koledzy ci mówią, żeby przestał palić. Ja już nie palę 2 lata, masz też... Ty też możesz... Też nie palę. Moja matka nie pali 6 lat. I nie ma czym się chwalić. No, a twoja matka dwóch paczek dziennie nie paliła. Wróciłeś do normalnych szoku, czy ten... Co? Wróciłeś do normalnych? Nie, wrzucam cały czas. Teraz palę jedną paczkę na 3 dni, no ale palę dalej, nie? Tak, zobacz jak mi pomogło, nie palę już jednej paczki dziennie. Jedną mi na 3 dni straciłem. Biorą oba naraz punkty. Kurczę, no. Próbuję coś uratować. Valentina nie wjeżdża pod... Mnie przebił. Uwaga, Valentine, przejeżdżam. W tym przykopconym stewardzie ktoś mumbla? Ja jestem przy moście, ale się nie kopcę. Kurwa, jednym strzałem. Friday'a ustrzeliłem. Jednym strzałem. Szarżuję na północ. Jednym strzałem. To nasz ich włoski czołg. Ich. Nie ma kangura. O kurde. Spierdolisz czołgu. On mi dowalili. Noc z południa na północ będzie wiał. Czyli u ciebie to nie dojdzie. Dzisiaj też się zdziwiłem, bo było słońce, to jest wlaku normalnie ciepło było prawie. Tak, u ciebie dzisiaj była temperatura... Co ty, Beba, jesteś z zawodu meteorologiem?
ten, interesuje Cię pogoda na jutro? Nie, mam taki programik w moim telefoniku, który mi ściągnęli, który no, jest wyjebiście dobry. Polski program do temperatury. Galaxy. No, kilku kolegów z Pruszkowa mam. Ja myślałem, że powiesz, odstrzeliłem. Nie, co? Musiałem kilku pochować. Andrzej jest? Andrzej nie... się już zatarł. To nie był jego... hydraulikiem, bo musiał nie miał kasy, to napijemy się, panie Czesiu. Co? I tak wyjął flaszkę pewno i się z Czesiem zatarł tam. Czesiu hydraulik. Bart, nie wiem czy nas słyszysz, ale ty siedzisz w temacie, bo As wszedł na Mambla i powiedział, że nie może na chwilę wyjść, bo jest zajęty, bo ma faceta w domu. Ma w łazience, no i... jest faceta, jest zajęty, ma klienta. Ale a słuchajcie, najpierw Faceckę. Powiedział, że ma w domu faceta, a potem powiedział, że ten facet mu robi półki w łazience, nie? Ale pierwsze zdanie, że ma w domu faceta. Kobiety nie ma, ma faceta, żeby nie przeszkadzać. I mówi, że go nie będzie przez pół godziny. Ale dużego nie ma, no to musisz już zatarł rzeczywiście. No nie, musiał tam postawić flaszkę hydraulikowi, żeby mu dobrze zrobił to dobre kolanko. Słuchaj, co mu tam postawił, to lepiej się nie dowiadywać. No mam nadzieję, że pół litra i na tym się skończyło. Ewentualnie na kolejnym pół litrze. Punkty robili. Co to się stało? Kurde, rozwalił go, a ten zdążył strzelić głupek i akurat do mnie. Czyja wina? Czyja wina tego wina? Nie, winda, tyle pięter. O kurde, wygrałeś. Nie, to czwarte to jako poddasze jest, wiesz, jak bloka, no. Żeby windy nie robił. Czwarte jako poddasze. Ja uprawnienie. O, tylko że kurwa, jak grasz na hardzie, to się fajnie można rozpierdolić. No ale to wszystko było w hardzie, już można powiedzieć. Graj na hardzie i... Ten, spróbuj ten, kurwa, dwa razy dostaniesz ten, zresztą ten, skrypty mają, moje boty, przeskryptowane wszystko jest. Które to miały miejsce? W Afganistanie to się działo. Zdjął trzech jednym strzałem, fajnie, ciekaw jestem jak to wbił. Jestem, na prawej, na lewej flance w okopach już. Chłopaki, chodźcie, pomóc. Wiesz, Probor, taki sam silnik graficzny jak w BF-ie trójce. Nie jest taki tutaj, sam, bo takie gramy same... Z nowego sądza. Freddy do góry, czyż? Nie do końca. No, ale prawie. Nie, prawie. No prawie, no. Nie oceniam za bardzo tego waszego podziału na... Mosto Breda! Bierzemy, właśnie. Tego się tam ten, który był Welding, czy jak tam. Uwaga, gra na czoku, spieprzaj. Kurwa. Rozumiem. Rozumiem, 20 punktów kraja po prostu też. Skydayer i ze mną. Taki serwer. To się można znaleźć. Ty już zrozumiałem, dawno się rozeszliśmy. No jego fragi. Foko, przed nami jest jeden wywaciniec. Ładuje Brenę. Ładuje Brenę. Kurde, kto nas tutaj silnik nam rozpieprzył? Dawaj. Dobra, nie żyje. Chuj, nie pojedziemy do mnie. To naprawiaj. Naprawiaj. Zajesz, naprawiaj. Skakuj i pchaj! Naprawiaj! Na popy. No właśnie. Zamknijcie się, dobra. Dobra. Automata dostałem. No i dobrze. Teraz możemy sobie popiczeć. Zdrowie. Zdrowie wasze, naprawdę, no, kurwa. Ale... Wiesz co, pijemy... Ja jestem wkurwiony, powiem ci, As, ja jestem wkurwiony, bo dzisiaj specjalnie odwołuję spotkanie i jadę, żeby poćwiczyć w Irona i dla mnie to jest niepoważne, to jest po prostu kurwa, no to jak będziemy w kilka osób, to po prostu nie powstrzymacie mi, żebym powiedział kilka ciepłych słów, bo to dzieci na dół pachnie, szoku się przygotowuje, wszyscy kurwa czekają na, a kilka osób się opierdala, bo co?
takie numery robi i żona mi zobaczyła, że rzucam. Takie numery robi, że mi fajki podpierdziela co chwilę. A sama pali? Nie, nigdy. Żona nawet nie pije, lampkę wina wypije i już kurwa jest. Nie do życia. To niedobrze. No dobrze, wiem, że mogłem na imprezę puścić, bo nikt jej nie zerżnie. I słyszeliście to uderzenie? To szoku dostał w pałę. W pałę? Okej. Okay. Tak, bo Beba ma zajebiste słuchawki, wszystko słyszy lepiej. W pałę, okej. Okay. Ale ty Beba, ty nie jesteś ten dziad. Słuchaj, moja kobita... No nie żyję już. Moja kobita bardzo dobrze znała dziada i się znaczy on ją bardzo lubił, bo moja kobita była menadżerką w kasynie. O kurde. I on zawsze mówił, Marzenko, ty jesteś moja popiełka. Który ci podpadnie, tylko mów. To skończył w worku na śmierć. A jak odstrzela. Był taki numer, słuchajcie, że przyszedł do trochę wstawiony dziad. Usiadł w kasynie, taki wiesz, zjebany i pytają się, co się stało? Marzena mówi do niego, co się stało? A on tak, ty wiesz, że... Tak na cały głos. Ty wiesz, że samochód mi zapierdolili? Ty wiesz, że ten samochód się znalazł po dwóch godzinach wypicowany w środku i na z tyłu, na tylnym siedzeniu było 10 tysięcy złotych? Że przepraszamy, to wielka pomyłka. No mocno, mocno. A zginął frajersko. No niestety. A jak? Strzałem w tył głowy. Ha! I jak to mafioza kończyć? A ja słuchajcie, to piękny numer, bo było coś takiego, że jeden z mafiozów został zastrzelony na Statoilu na Radzymińskiej. Było głośno to. Ja akurat tankowałem samochód, kiedy padł strzał. I co robi? No może Beba? Ty go oddałeś, może ty go oddałeś. I jak ty się nazywasz? Gdzie ty, chłopcze, mieszkasz? Niedaleko. Nie, i słuchaj, i wiesz co ja robię, Ryszka? Ja biorę za telefon i dzwonię do tej, do Małej. Mówię, Mała, słuchaj, podaj, bo zapomniałem, jaki jest telefon czerwony w Radio Z? No podaj, kurwa, mać! A ja myślałem, że wcisnąłeś F1, żeby wynik zobaczyć. Nie. Gry. Tabela, no fajnie. Znaczy F1, Beba, to jest w Red Orchestra, sprawdzasz wynik swój, wiesz? Bo coś nie 12 robisz obrazek, żeby wszyscy a właśnie, go zobaczyli na Steamie. Print screena. Jop jego, kurde, wioskę. Znowu zrobię. Ja wam powiem jedno, kurwa. Wy to umiecie namówić.